Zardzewiałe rury mogą skutecznie zniechęcić do picia wody z kranu. Tradycyjne ich czyszczenie wymaga bardzo dużych ilości wody. Okazuje się, że o wiele efektywniej jest wykorzystać skruszoną lodową papkę. Można ją tłoczyć pod ciśnieniem na duże odległości, a po jej przejściu z rur znika nie tylko rdza, ale też osady z bakterii, glonów i grzybów. Pewnie nieraz widzieliście brązowy osad, który pokrywa starą kłódkę albo ogrodzenie. To rdza. Rdza to krucha, niejednolita, czerwono-brunatna mieszanina tlenków i wodorotlenków żelaza. Jej głównym składnikiem jest tlenek żelaza 3. Skąd się bierze i czy można skutecznie zapobiegać rdzewieniu, dowiecie się z tego filmu. Rdzewienie to przykład korozji, czyli procesu chemicznego, który uszkadza powierzchnię różnych materiałów. Zjawisko korozji może dotyczyć nie tylko metalu, także ceramiki, plastiku, betonu. Nazwa rdzewienie jest jednak zarezerwowana tylko dla żelaza i jego stopów. Żeby odpowiedzieć na pierwszą część pytania, przeprowadzimy doświadczenie. Bierzemy 5 probówek. Do każdej wkładamy po jednym żelaznym gwoździu. Do pierwszej wlewamy olej. Do drugiej wlewamy wodę, a na powierzchnię wlewamy warstewkę oleju. Do trzeciej dodajemy środek pochłaniający wilgoć, np. żel krzemionkowy. Do czwartej wlewamy wodę. Do ostatniej wlewamy wodny roztwór soli kuchennej, czyli chlorku sodu. Wszystkie probówki zostawiamy na około 5 dni. Po tym czasie sprawdzamy, co się stało z włożonymi do nich gwoździami. Pierwszej, w której gwóźdź był bez dostępu tlenu ani wilgoci, rdza się nie pojawiła. Podobnie w drugiej i w trzeciej probówce. Dlaczego? W drugiej olej na powierzchni wody zabezpieczał przed dostępem tlenu, a w trzeciej mieliśmy dostęp tlenu obecnego w powietrzu, natomiast nie było wilgoci, bo pochłaniał ją żel krzemionkowy. Rdza na żelaznych gwoździach pojawiła się za to w 4. i w 5. probówce, przy tym w 5. jest jej zdecydowanie więcej. W probówce numer 4 mieliśmy dostęp zarówno tlenu, jak i wody. A w 5? Tam oprócz wody i tlenu mieliśmy jeszcze sól, która przyspiesza pojawianie się rdzy. Jaki z tego wniosek? Rdza powstaje na powierzchni żelaza pod wpływem działania wody lub wilgoci i tlenu z powietrza. Obecność soli przyspiesza ten proces. Napiszmy teraz reakcję powstawania rdzy. Pierwszym etapem jest reakcja żelaza z wodą i tlenem. W kolejnych reakcjach powstaje mieszanina wodorotlenków, uwodnionych tlenków i węglanów tego metalu, czyli brunatno-czerwona rdza. Najprostszą metodą zapobiegania korozji jest stworzenie na powierzchni metalu bariery dla wody i powietrza. W przypadku metali może to być smar, farba czy teflon. Smar, także ten teflonowy, chroni przed korozją, np. łańcuch rowerowy. Można też pokryć żelazo metalem, który będzie wolniej korodował. Stworzy powłokę ekranującą. Proces ten nazywa się galwanizacją. Żelazne puszki konserw pokrywa się od wewnątrz np. cynkiem. Można w nich wtedy długo przechowywać nawet kwaśne ciecze, np. zupę pomidorową i nic się nie dzieje ani z puszką, ani z jej zawartością. Ale można też postąpić odwrotnie. Zamiast wzmacniać barierę przed korozją, można zrobić taką, która będzie ulegać korozji wcześniej niż żelazo. Tak chroni się na przykład stalowe rurociągi, dokładając do nich magnezowe panele, które są dla rdzy tym, czym rzucenie kanapki psu, żeby nie zjadł nam butów. Wnętrza stalowych rur w instalacji grzewczej chroni się jeszcze inaczej. dodając do wody związki chemiczne, które zmniejszają agresywność środowiska, w którym znajduje się rura, czyli w tym przypadku właśnie wody. Okazuje się, że przed korozją może też chronić ona sama. Niektóre metale w nieprzyjaznym środowisku tworzą na powierzchni szczelną warstwę związków danego metalu. Warstwa ta odgradza wnętrze metalu od środowiska i reakcja dalej nie zachodzi. Takie zjawisko nazywamy pasywacją. Przykładem może być miedź, którą pokrywa się dachy budynków. Pasywację można tu obserwować w postaci zielonkawej warstwy jej związków. Ma ona nawet swoją specjalną nazwę – patyna, śnieć lub gryszpan. Korozja to proces chemiczny, który uszkadza powierzchnię różnych materiałów, np. metalu, ceramiki, plastiku czy betonu. Rdzewienie to przykład korozji na powierzchni żelaza. Wynikiem jest czerwono-brunatna rdza, będąca mieszaniną tlenków i wodorotlenków żelaza. Korozja zachodzi pod wpływem tlenu i wilgoci. Metody zapobiegania korozji to np. pokrycie powierzchni smarem, farbą, teflonem, metalem, który będzie korodował wolniej, to galwanizacja, albo szybciej. Czy wreszcie celowe utlenianie powierzchni metalu, czyli pasywacja. Zanim podbierzesz tacie gwoździe z warsztatu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. I do usłyszenia w innej lekcji.